Dzień dobry, dzień dobry, witajcie na kanale Gra na Kompanii. Ja jestem Pabelusa. To jest Car Trader Simulator. Gra, proszę Państwa, która może do zbyt nowych nie należy. E, jakieś dwa lata temu grałem w prolog. E, znaczy przynajmniej e, widziałem ten prolog, nic nie pamiętam. Musiałem przejść jeszcze raz samouczek. E, no i czegoś tam się dowiedziałem. E, Kliknijmy nowa gra, słuchajcie. E, Kliknijmy kampanię. Bo ja tu właśnie ten samouczek rozgrywałem, a teraz kampanię bym chciał. No to okej. Okay. Eee, zobaczmy, podaj nazwę salonu, so, no to tak, to zawsze problem jest, yy, ale niech to będzie GNK Motors O, coś takiego, no nazwa gracza to tu akurat yy, nic się w tym aspekcie nie zmienia Proszę bardzo, tu poziom możemy sobie wybrać, łatwy, normalny eee, Normalny weźmy Po tym samouczku to się czuje kozacko, fajny ekran odczytywania. Yy, to to już widziałem przy samouczku. I zaraz zobaczymy, jak nam pójdzie, słuchajcie. Yy, piszcie w komentarzach oczywiście, co myślicie. Jeszcze kilka miesięcy temu moje życie było normalne. Mhm. Chociaż nie, ono nigdy nie było normalne. Dobra. Byłem samotnie wychowywany przez matkę, no ale to jeszcze nie świadczy o braku normalności. Jako dziecko byłem grzeczny, ale. Jako nastolatek nie za bardzo. To taki łobuziak. Chociaż zdarzały mi się też i dobre uczynki. No i bardzo dobrze. Niestety jakiś czas temu zostałem sam. Przez długi czas nie potrafiłem znaleźć własnej drogi. Zaopiekował się mną wujek z los diablo, handlujący używanymi samochodami. Przez wiele miesięcy obserwowałem jego pracę i uczyłem się fachu. Ale jednak tęskniłem za moją mieściną. A, coś o tym wiem. <grym> Postanowiłem też, że w końcu muszę odnaleźć swoją drogę w życiu. No. Wróciłem więc uzbrojony w wiedzę i nieco hajsu odwójcia. Bardzo dobrze. Postanowiłem pójść w jego ślady i otworzyć komis samochodowy. Ciekawe, jak potoczy się moja histeria. Historia. <grym> no, zobaczymy, jak się potoczy. Na razie wszystko zgasło. <grym> Także, tak, się, tak się to toczy. Witaj w Old York City. Mm. Bardzo oryginalna nazwa. No dobra, i co my tutaj mamy, proszę Państwa? Generalnie tak. To wiem, że to jest siedziba. I tu jestem ja. Natomiast tutaj mamy garaż. O, który możemy nazwę mu zmienić oczywiście na GNK Garage. Niech będzie albo GNK Motors Garage. O, niech już w ten, ten sposób będzie. Mamy 40 tysięcy dolarów na naszym koncie. Tutaj mamy, to jest chyba złomowisko albo coś tam. Wysypisko, czy coś te, tego typu. Cele. Ktoś dzwoni, powinien nam odebrać. No dobra, kto, kto mi tutaj... O, Paula. Mhm. Cześć. To ty sprzedajesz używane fury, nie? Hej, tak. Chcesz coś kupić? Chcę sprzedać. Spotkaj się ze mną blisko plaży niedługo i zaufaj mi, będzie warto. O, no właśnie. A, no właśnie. Muszę tu przyjść osobiście, czyli tutaj musimy skoczyć, yy, muszę spuścić Pabeluska tutaj, o, Pabellusku ciśnij, ciśnij chłopie, bo tu Dziołcha ma jakiś biznes do ciebie, co my tutaj mamy, jakieś wiadomości doradca finansowy w tej chwili sezon jest na marka Lip, kolor szary, ok złomowisko, dzień dobry, na naszym złomowisku zbierało się trochę złomu dobrze cieszy mnie to natomiast my przybyliśmy do Dziołchy Dzwoniłaś w sprawie samochodu? Dokładnie, jestem Paula. Więc gdzie ten samochód? Spokojnie, muchachio, jest w magazynie niedaleko stąd, to prawdziwa bestia. Powiesz mi przynajmniej, jakim samochodem jest niby ta bestia? A co, z tobą można rozmawiać tylko o interesach? To Alfieri, najszybciej sobie w mieście, chodź sam zobacz. Jak niby kobieta taka jak ty stała się właścicielką najszybszego Alfieri w mieście? A ty co, glina? Nie twój interes, kupujesz czy, czy nie? A okej, okay, dobra, i mamy wybór. Słuchaj, lalka, nie podoba mi się ten mętny klimat. Mogę zadzwonić pogliny, chyba że. Albo druga opcja. Słuchaj, nie jestem pewien. Ta cała sprawa mi trochę śmierdzi. Nie chcę pakować się w kłopoty. Nie chcę pakować się w kłopoty. Praworządność. U. No i zatkało ją. Wybacz proszę, jestem kompletnie samotna w tym mieście i przeraża mnie myśl o tym, co się ze mną stanie, jeśli mi nie pomożesz. O ty synu, ale ja nie, nie, nie szukam utrzymanki. <laughs> Cóż, niech będzie powiedzmy, że w to wchodzę, powiesz mi, skąd je masz? Albo naprawdę mi przykro, ale nie mogę tak bardzo dla Ciebie ryzykować. Dopiero co się spotkaliśmy. Wiesz, to jedyna słuszna opcja. A dobra, zaryzykujmy to. Reputacja 5. Okej. Okay. Ach, konio, niech będzie. Mogłam się nim trochę potajemnie bujać po mieście. Okazuje się, że gnojek, którego szuka, tęskni za nim bardziej niż myślałam. Że co zrobiłaś? Słuchaj, naprawdę nie chcę zadzierać z grubą rybą, której ukradłaś ten samochód. Ale już za późno, prawda? Jesteśmy w tym razem. Chutwa. Wygląda na to, że tak, to łatwa kasa, nie? Dokładnie i tak się składa, że ja akurat desperacko jej potrzebuję, więc co ty na to, że zapłacisz mi teraz ekstra, a ja zabiorę cię na małą przejażdżkę. Eee... Czemu nie? Trochę zabawy jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Albo grubo chika, ale nie zrozum mnie źle. Chcesz trochę za dużo yy, za taką rozrywkę. Dobra. Ta druga opcja. No i znowu ją przytkało. I co teraz? Gdybyś tylko wiedział, co właśnie tracisz, ale mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy i do tego czasu rosną ci kochones. Dobrze. Eee... Udało nam się kupić Alfieri Mega Simo za 9500 dolców. Samochód jest gotowy do odbioru. Eee, a, tam. Dobra, i co ja teraz mam? Na... A, właśnie, bo muszę poczekać jakiś czas. Niby tak, ale ja potrzebuję, po pierwsze, kierowcy jakiegoś dobrego tutaj. No do tego zatrudnimy 501 dolców. Jak będzie. Będę potrzebował również yy, mechanika. Tam w tym samouczku to najpierw mechanika zatrudniałem. I tutaj mamy jakiś poziom 20 za 484 dolary. Niech będzie. I będziemy musieli kupić po pierwsze jakąś lawetkę. Ja proponuję, żeby na początek kupić tę za trzy koła. I dodatkowo temu gościowi. Jakieś narzędzia. Pełne wyposażenie warsztatu. Za 5000 albo małą skrzynkę narzędziową za 500. To może już zainwestować. To kupmy za piątkę. I teraz to muszę dać. Jemu. O. Elegancko. Dobra. I teraz tak. Yy... Tego gościa O tego gościa Weźmiemy I niech on jedzie po furę Ktoś dzwoni Kto mi tam znowu kuźnia co oni darmowe minuty mają No zaraz bo pa Ola przyjacielu Mam nadzieję że mnie pamiętasz Co do samochodu który kopiłeś Powinieneś go ukryć w jakimś bezpiecznym miejscu Dopóki sytuacja się nie uspokoi Trochę to będzie kosztować Ale jak to mówią bezpieczeństwo przede wszystkim no dobra, no ukryjemy, no tylko że ja chciałem zarobić. Dobrze. Sprowadź jeden samochody jednym kierowcą na jednej lawecie. Dobra, sprowadzę jeden samochody jednym kierowcą na jednej lawecie, a tymczasem upuśćmy sobie mechanika i ja bym chciał, żeby on skoczył mi tu do... w to miejsce, po złom. Tutaj jakaś aukcja jest, ale tu... o, rozciapciany taki konkretny. Dobra, weźmy może udział w tej aukcji, zobaczmy co z tego wyniknie. Tylko żeby mi się to opłaciło. No, zaraz mi się przestanie to opłacać. O, No, niech nie... nikt nie przebija. Dobra. Udało nam się kupić, słuchajcie, SimSim -Sim ma 13,37 za 12,300 Dobrze, to ten y, samochód trzeba będzie sprowadzić Tu kierowca mi już przyjechał Tu y, jest y, nasz mechanik I, I ten mechanik widzę, że Coś tam pobiera, dobra, coś, coś pobiera, y, złom pobiera A co to im to tak kurde, o, o, kogoś fantazja poniosła, ale może dlatego, że jest w miarę dobrym stanie. Zaraz to się przestanie opłacać, więc nie biorę udziału w tej aukcji, proszę państwa. Nie ma co. 9215 dolarów zostało na naszym koncie bankowym. Szału nie ma. Dobra, co my tutaj mamy? W tej chwili jest sezon dobra, to to yy, widziałem. Tak, to usuńmy. Yy, I gościu już załadował mi Alfieri. Na lawetę Więc ciśnij chłopie do garażu A ten Niech zbierze ten złom w końcu Jeszcze jeden kierowca by się przydał, powiem szczerze Ale jak na razie To musimy trochę przeoszczędzić pieniędzy O, i ty ciśnij tu Ten jak zasuwa tą lawetą, kurde Normalnie A ten gościu, on by chciał Kenji rozbrejka to jest kolekcjoner, płacą trochę więcej. No dobra, mamy tutaj jakąś furę kolejną, ale no nie przesadzajmy. Teraz tak. Tu Alfieri będzie w magazynie, a my wypuśćmy kierowcę, niech on ciśnie po ten drugi samochód. A nasz mechaniczek już tutaj wraca elegancko, bardzo dobrze. O to właśnie chodzi. Ci jak się tam rozszaleli, ale ktoś go kupił, nawet w miarę. W miarę konkretnej cenie. Więc dobrze. Teraz tak. Złodzieja bym mógł zatrącić Pabelu, co co ty tutaj tak? Ty, chłopie, wracać do, do siedziby. No, nie ma sensu, żebyś tutaj cały czas czekał. Są jeszcze doki. Tak jak samouczek podpowiadał. Standardowe lub ubezpieczone. Możemy albo za 25 koła, albo za 35 koła sobie. Kupić kontener. O, i nie wiadomo, co tam jest w środku. Dobra, tu kolejna jakaś aukcja. Dobrze, ten ładuje mi tutaj, gościu, pojazd. Zobaczmy, znalazłem 23 złomu sztuki. No to dobrze, no cieszy mnie to niezmiernie. I co, masz go przy sobie, czy. Nie, chyba, chyba już tutaj wyładował ten złom. Dobrze, czekamy aż kierowca mi załaduje pojazd na lawetę. Będziemy go musieli sprowadzić. Tutaj mamy coś takiego jak komis i możemy sobie go kupić, ale wydaje mi się, że my troszeczkę polecimy inną taktyką. Co to tam? A dobra, gościu już załadował, ok? No to ciśnij. Polecimy inną taktyką i spróbujemy sprzedawać auta w internecie. Z tym że. Najpierw, to ten samochód trzeba będzie zobaczyć, jak, w jakim on jest stanie, bo prawdopodobnie będziemy go musieli naprawić. I tutaj też gotowa się do tego przyda. No Te 9000. Nowy tydzień. Wszystkie wydatki. O ty, synu. No to ładnie. O to już mi się uszczupił portfel. Strasznie duże wydatki mam. Ja cię kręcę. Dobra. O, na, na złomowisku znowu jest trochę złomu. Ok. Wejdźmy sobie. I ogarnijmy ten pojazd. Yy, teraz tak. Ach, nie tak cię. Dobrze. I wybierzmy mechanika Leon Garcia. I 3417 dolarów będzie kosztowała jego naprawa, więc ciśniemy. No to jest inwestycja, więc. Yy... No musimy tutaj się troszeczkę postarać. SimSim -sim ma 13,37. No ciekawe. No i co o nim wiemy? Wiemy, że to jest sedan z 2008 roku w kolorze fioletowym. Silnik ośmiocylindrowy w benzynie. Ma nawet cztery koła, co jest już sukcesem. Wypisz, wymaluj BMK. Słuchajcie. I skrzynia manualna. Ja bym go przemalował na... właśnie. Zobaczmy, bo tutaj... Aha, pani by chciała kolor szary. Zobaczmy, przemalujmy. To jest, to jest szary. O, lakieruj, za 500. I moglibyśmy tej pani zaproponować tę furkę. I zobaczmy. Mm -hmm. Proszę pani. Dzień dobry. Dzień dobry. <grym> Szukam taniego suwa. Otypsi to. Ale nie mam. Nie mam suwa, ale za to mam simsime. Hmm. No zaproponujmy jej simsime. Zobaczmy. O, podoba jej się. Czy samochód jest sprawny. Możemy skłamać albo powiedzieć prawdy. No, stan jest idealny. OK. Przednie lewe światło ma wyglądać perfekcyjnie. To wszystko, no wszystko, naprawiony dopiero co był. Nawet nie wygląda, że bity. A ile to kosztuje? A no właśnie, a no właśnie. No i teraz my musimy ciut te cenę podnieść trochę, tak żeby coś zarobić, nie? I zaproponujmy tę kwotę. Nie sądzisz, że to trochę za dużo? Możemy się zgodzić na 1950? Eee, zaakceptuj. No, odblokowano osiągnięcie. Welcome to the business, Kido. Cokolwiek to znaczy, <gry> to Kido. Ale kupi... eee, sprzedaliśmy, słuchajcie, nasz pierwszy samochód. Dobrze, fajnie. I teraz co? I teraz możemy. Eee, co, to, co to tutaj? Sprowadź jeden samochód jednym kierowcom na, na jednej lawecie. Samochód Pauli, dowolny stan. Jak samochód Pauli, kućba. Że co? Że ja mam, że ja mam te Alfieri jej sprowadzić? Samochód Pauli. Nie za, nie za bardzo rozumiem, bo przecież... My kupiliśmy ten samochód. No ale dobra, no pojedźmy zobaczymy. Hmm. No dobrze. So, so, sprawdźmy, czy, czy to jest to, o co jej chodzi. Czy też nie. Okej. To sam SMS powinienem sprawdzić. Dobra. Ee, Olga chce jakiś fioletowy samochód. Ee, driver auto jest bezpieczne. A no to okej. Okay. No dobrze. I co teraz? Muszę poczekać jakiś czas. Dobra, dobra. Teraz tak, nasz kierowca jest wolny, nie ma problemu, ale my tutaj jeszcze mamy jedną taką opcję kupowania fur. Możemy sobie z LMG Scout kupować albo z Dark Cars. I zobaczmy, co my tutaj możemy ciekawego nabyć. Hmm. To jest jakby taka bardziej legalna aukcja. Natomiast w tym dark, coś tam to, to mniej legalna Ale tutaj mamy suwa grafitowego za 2,289 i można byłoby go kupić. Więc sprawdźmy, jakby to wyglądało. Udało nam się kupić ten pojazd, i teraz musimy go sprowadzić. Więc kierowca. Pyk. Gierka, powiem szczerze, nawet fajna. O, a tutaj można wylicytować samochodzik. Ale się tam biją, Trwa. Synu. Synu, zostaw ten samochód, on jest mój. Zostaw go. Nie masz. Żeby... o. To pocałuj ta w dupę wójta, wiesz? Yy, mamy tutaj różne aukcje, bo tutaj są takie, tu jest taka aukcja, tutaj jest taka aukcja, o. To tak muszę zaznaczać, nie? ale to można wyłączać w takim razie. E, tu jest jakiś eBay, e a tu jest insurance au au auction. E, dobra, może tego spróbujmy. Wy wytargać. I. I to już mi się za bardzo nie będzie opłacało. Dobra. To finito. E, co tu się dzieje? Pani chce zielonego, pani chce niebieskiego. Boże, jakie brzydkie są te kobiety. Chryste panie. Patykiem bym ich nie tknął. Mm. Dobra, a jak ja bym to chciał kliknąć. A nie, nie mogę. Czyli ta aukcja musi się rozpocząć. Dobra. Yy, wiemy, że. samochód jest już na lowecie. Rewelacja. Dobrze. To do garażu zapraszamy. No i trzeba będzie oczywiście go. Naprawić. No, to, to, to nie jest takie hop-siup, hip hop. Yy, natomiast, możemy również używać złomu, z tego, co, z tego co wiem. Tylko tego mechanika by trzeba było wypuścić. Na razie sobie darujemy ten temat. Yy, ktoś dzwoni. Co znowu, kurde? O, Mhm. Uh -huh. Mój ulubiony członek rodziny, opowiadaj jak twój komis. — Hej, strasznie się cieszę, że dzwonisz, wujku. Przydałaby mi się twoja rada. Yy, — Cóż, zrobię co mogę. Powiedz coś nie tak? — Właśnie dobiłem interesu z jedną kobietą i wiesz, nie był to do końca legalny deal. Nie wiem, co z tym teraz zrobić. Donieś na nią? Jeśli tak, to komu? Policji czy ludziom, którzy jej szukają? Hmm, — To zależy. Jest niebezpieczna? Masz do niej jakąś prywatną urazę? Nie, jeszcze raz nie, to nic osobistego, ale po prostu mam wrażenie, że to nie w porządku, ukradła samochód i ujdzie, to płazem, i ujdzie jej to płazem, nie powinienem coś z tym zrobić? Słuchaj, musisz być szczery sam ze sobą i posłuchać tego, co mówi ci twoje sumienia. No dobra, i co my tutaj mamy do wyboru? Generalnie mamy tak. Cóż, wyglądała na naprawdę przerażoną, jasne, zrobiła błąd, ale kto z nas ich nie robi? Cholera, gdybym ją im przekazał, to mnie też by to czekało. Pozwolę jej być. Aha. A dobra, to wybierzmy tę pierwszą opcję. No. I co tam wuj opowie? No, wuju. To wujek się zawiesił. Ale rozrusznik włączku źwa. Rozwaga zawsze była twoją silną stroną. Miejmy nadzieję, że wszystko skończy się dobrze. Dzięki, wujku. Ta rozmowa bardzo nie pomogła, ta pociulu. Muszę poczekać jakiś czas. Dobra, chowaj się. Teraz tak, tutaj wracamy do naszego samochodu, proszę Państwa, bo nam wujek dupę zawraca. Leon Garcia naprawi go za 541 dolarów. No to ciekawe, za ile go sprzedamy. Jestem bardzo zaciekawiony. Dobra, uszkodzenia. Naprawiamy, naprawiamy. Yy, to jest, yy, co to jest, to jest SUV. Leon Garcia jest gotowy do awansu, a mnie się wydaje, że tak nie będzie. <laughs> yy, zobaczmy. No dobra. Spójrzmy reklamę za 500. O. Dobra, promocja tego jakże zacnego pojazdu. Yy, I co my tam dalej mamy? Zielony, niebieski, bla bla bla. To nas jakby nie interesuje. Ale moglibyśmy wystawić ten pojazd w dark carsie. Aha, musisz mieć 33 lub mniej praworządności, aby uzyskać dostęp. A to tak to działa. To nie. Yy, to tutaj spróbujmy to sprzedać. Grafitowy. Ok, podaj cenę. No cholera, no nie chcę za tyle, yy, powiedzmy za 15 tysięcy, wystaw, czy na pewno chcesz wystawić na samochód, no chcę, no okej, okay. i teraz musimy czekać, tak, twoje oferty, sprawdź oferty, tu się jeszcze nic nie dzieje, no dobra, ale mamy trochę hajsu, o, kolejny dzień, kolejny grosz, Wszystkie wydatki, 1485, dobra. Znaczy, nie dobra. Złomwisko. dzień dobry, na naszym złowisku zbierało się trochę złomu. Dobra, wyślamy naszego mechanika, słuchajcie. Niech on to odbierze. Proszę uprzejmie. Ciśnij, chłopcze, ciśnij. O, mamy coś, co możemy kupić. Znaczy to kurna... Ruscy też licydują. Ja pierdykam. Skąd oni mają pieniądz. No i dobra. Co tu się dzieje? Paula. Hej, strzelam, że to dzięki Twojej łasce wciąż jestem wolna. Mam rację. Zrobiłabyś dla mnie to samo. Nie martw się. Zastanawiam się tylko, gdzie się teraz... Gdzie ty teraz pójdziesz? Tak, jeśli o to chodzi, wychodzi na to, że nie mam dokąd iść. Pomyślałam, że. Pomyślałam, może mogłabym pracować dla ciebie. Znam się świetnie na samochodach i jestem pewna, że nikt nie będzie mnie szukać w Bricklinie, kuźma. Miło mi cię... Kurde, miło mi mieć cię na pokładzie. Przydałby nam się dobry mechanik, ale jesteś pewna, że nie będą cię szukać? Może powinniśmy powiedzieć o tym policji? Nie wydaje mi się, żeby to było konieczne, ale jeśli pomoże ci to spać w nocy, to spoko. No dobra... Udawajmy, że nic się nie stało, już nie mieszajmy w policję. Praworządność, minus trzy. Okej. Okay. I co? Więc kiedy zaczynam? Ty się kuźwa, tak nie tego. Misja pierwsza. Ok, Odblokowano osiągnięcie. Joyriding. Otrzymałeś Alfieri megarasisimo. Samolot jest gotowy do odbioru. Znowu go otrzymałem? Ja pierdykam. E, dobra, synu, chodź, bo jesteś potrzebny. Pyk, idź go, odbierz. Yy, mamy 17 koła, tutaj coś się dzieje, a już nas na niego nie stać, ale ładny. Dobra, coś mi tam naciapciali. Yy. Zobaczmy może, czy my mamy jakieś oferty tutaj. Bo to jest dosyć istotna kwestia, sprawdź oferty, no nikt go nie chce kupić kuźwa, no dobrze. Czy na pewno chcesz anulować aukcję yy, tego samochodu? Ym, dobra. Mam trochę lepszy pomysł. Yy, mamy tutaj coś takiego jak komis samochodowy. Ktoś dzwoni, ale to za chwilę. Yy, wujo. Uh -huh. A co on znowu chce? Człowiek, kochany, mam świetną wiadomość. Nie mogę się doczekać, by ją usłyszeć. Pamiętasz ten sklep Carsten Rolls bankrutowali. I w jaki sposób to jest świetna wiadomość? Wyprzedają wszystko za bezcen. Wyślę ci ich numer, skontaktuj się z nimi i powiedz, że jesteś zainteresowany. Może dorwiesz jakieś świetne auta. Dzięki, zadzwonię do nich niedługo. No i. gitara. Dobra, ale. Jesus. Mhm. Uh -huh. No, co tam? Dzień dobry, słyszałem o wyprzedaży. Chciałbym kupić kilka waszych samochodów. Mhm. Hej, miło mi to słyszeć. Niestety y, zdążył z nami już się skontaktować wcześniej inny dealer, więc jeśli chcesz samochody, to musisz się skontaktować z nim. Podeślę Ci jego numer. Nazywa się bodajże Joel. Powodzenia. Okej, okay, rozumiem. Dzięki mimo wszystko. Do zobaczenia. No to kurwa I co? Znowu muszę zadzwonić, tak? Ale my tymczasem potrzebujemy tutaj komis samochodowy. Kup. Ciach. I teraz, aha, ten kierowca mi tutaj w tym momencie ładuje na lawetę, ale, 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 ale. My możemy, słuchajcie, sobie zatrudnić jeszcze jednego kierowcę przecież, prawda? Kierowca, 24. Dobra, zatrudnij go. Ok. I teraz, synu Ciach. I niech on mi jedzie tutaj. A nasz Leon Garcia właśnie ogarnął złomek, więc ciśniemy. 16 tysięcy. Kurwa, znowu ktoś dzwoni. Ja pierdykarny. Dobra, ty mi tu wróć. Zobaczmy. Wujo. Czego znowu chcę? Hej, jak tam interesuje z Cars and Rolls. Nie jestem pewien. Jeszcze jest jeszcze jeden koleś, który próbuje kupić ich samochody. Muszę coś z tym zrobić. Coś ci przechodzi do głowy? Dobra, zobaczmy Myślę, że mógłbym ubić z nimi interes Podzielilibyśmy się samochodami czy coś Nie jestem jeszcze pewien Albo podpalenie sklepu Albo e, Może jedynka Zobaczmy, reputacja plus 5 No, wujo znowu Świetny pomysł, zadzwoń do niego od razu Powodzenia No kuźwa Przecież ja tutaj biznesy kręcę Potrzebuje 10 koła. Oho. Joel. Podobny do wujka, nie? Hej, dzwonię w sprawie samochodów, które chcesz kupić od Cars and Roll. Jestem nimi mocno zainteresowany. Co ty na to, że zapłacę ci połowę z nich? Deal? Cóż, tak długo. Jak dodasz trochę gotówki i ekstra za fatygę od siebie, to pewnie. Czemu nie? Dzięki stary, wyślę ci kasę i wtedy jedź odebrać samochody. Jasna sprawa. Fajnie. Muszę tam się udać osobiście gdzieś Tu Ale moment, moment Bo przecież my to zaraz kuźwa tutaj kasy nie będziemy mieli Jak ja tak będę to robił A oni To, to jest ich wina 45 złomu mamy Więc dobrze Tymczasem kierowca mi tutaj przyjechał yy, Dobra jed, jed, Jeden to musi iść yy, Jechać właściwie Zawieź samochód do komisu Drugi przyjechał mi tutaj z tym złomkiem. Albo wiecie wy co? Czekajcie. Sprawdźmy jego stan. Nie jest w ogóle uszkodzony. Więc ja bym ten samochód też dał do komisu. O. Tak, tu, tak to, to załatwimy tę sprawę. Eee, I teraz tak, pyk, ciach. Wystaw. Ale coś marnie, kurde. Teraz tak tego upuszczamy i niech on sobie... a niech on jedzie do siedziby. I teraz ten za 30 koła. O i mamy samochody w komisie. Dobrze. Teraz tak Pabelus, Pabelus musi... Osobiście udać się tu, ale to wiecie co, zrobimy to sobie ewentualnie w kolejnym odcinku. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie materiału. Zostawcie lajki suby. Sekcja komentarzy należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia, pa pa!